Historia pewnego mordercy. Tak brzmi podtytuł powieści niemieckiego pisarza Patryka Zaskinda pod tytułem Pachnidło. Kim właściwie jest jej główny bohater Jan Baptysta Grenwill? Mordercą, geniuszem, czy może pokurczem i kleszczem, jak często nazywa go narrator? Czytelnik śledzi jego los od początku naznaczony piętnem sieroctwa, osamotnienia, braku miłości. Ludzie wyczuwają inność Jana Baptysty, którego ciało pozbawione jest zapachu. Natomiast on sam ma niezwykle wyczulony zmysł powonienia. Jest w stanie nawet z bardzo dużej odległości rozpoznawać poszczególne składniki zapachów, magazynuje je, kataloguje i nigdy nie zapomina. Wędruje ulicami XVIII-wiecznego Paryża, wdychając opary ludzi, zwierząt, jedzenia, zapachy odrażające i te przyjemne z garbarni, ze straganu z rybami i wreszcie z perfumerii. To tam trafi nasz bohater i zadziwi swoim geniuszem znanego perfumiarza Baldiniego. U niego zdobędzie patent czeladnika i stamtąd wyruszy dalej. Jego celem jest stworzenie najlepszego na świecie pachnidła. Jan Baptysta wie, że składniki, które są do niego potrzebne, musi zdobyć za wszelką cenę. Liczy się tylko i wyłącznie efekt końcowy. Czy rzeczywiście uda mu się stworzyć najlepsze na świecie pachnidło? Czy da mu to władzę nad ludźmi? Powieść daje odpowiedź na te pytania. Jest również okazją do refleksji i zadumy nad rolą i znaczeniem zapachów w życiu człowieka, a także nad różnymi sposobami manipulowania ludźmi. Z pewnością wzbogaci też wiedzę na temat pozyskiwania zapachów. Są tu takie szczegółowe, drobiazgowe opisy destylacji i tłoczenia. Wszechwiedzący narrator czuwa, abyśmy nie byli zbytnio zaskakiwani przebiegiem wydarzeń i często z wyprzedzeniem informuje nas o nich. Powieść Pachnidło stała się bestsellerem już prawie że w momencie, kiedy się ukazała, to znaczy w roku 1985. W Polsce miała już kilka wydań. Sprzedano ponad 16 milionów egzemplarzy, jak tutaj mam informację na moim wydaniu z 2006 roku. Przetłumaczono ją na ponad 46 języków świata, a w 2006 roku została sfilmowana.